Cześć, tu Kaja Klimek. Jestem oczywiście w mojej ulubionej czytelni w Bibliotece Przykoszykowej, która ma gigantyczne zasoby komiksowe, więc zdarza mi się tutaj przychodzić i po prostu siadać sobie na tych fotelach i czytać różne komiksy. A dzisiaj jestem tutaj po raz czwarty. Oczywiście polecam poprzednie odcinki, żeby zmierzyć się z rzeczą właściwie bardzo trudno, bo to tak jakbym miała robić pozdrowienia z czytelni o Nicolasie Cage'u, albo może o Leonardo DiCaprio, albo ewentualnie o polskim hip-hopie, bo oto spotkanie z Batmanem. I to jest coś dla mnie dużego, więc postaram się wybrnąć z pytania, dlaczego właśnie kocham tego superbohatera, co w nim mnie urzeka i przyciąga od zawsze i właśnie też dodać do niego jakieś konteksty, chociaż mam wrażenie, że imię kontekstów w tym przypadku brzmi Legion i nie mam tutaj na myśli bohatera mutanta z innego uniwersum. Zacznę od stwierdzenia, z którym akurat się bardzo zgadzam. Jest to stwierdzenie Granta Morrisona, zaraz wleci cytat, które też przywołuje Tomasz Żaglewski w swojej książce Superkultura, geneza fenomenu superbohaterów, czyli że właściwie Batman jako taki nie istnieje. Jest to tak płynna postać i tak płynna opowieść, że właściwie można ją rozciągać w każdą stronę i zmieści się w jej ramach wszystko. I właśnie w tym kontekście Żaglewski cytuje Granta Morrisona, oczywiście jednego z najważniejszych scenarzystów komiksowych, też człowieka, który zmienił opowieść o Batmanie. Wszyscy wiemy, o co chodzi, a jak nie wiemy, to się dowiemy w swoim własnym zakresie. Ale cytuję, bo to jest naprawdę świetny cytat. Batman jest synonimem wesołej, sobotniej kreskówki, takiej jak seria Batman Brave and the Bold, jak i odniesieniem do brutalnie obijającego oprychów mściciela w Mrocznym Rycerzu, filmie, który naciąga granice filmu rodzinnego do granic możliwości. Batman może być zabawką Fisher-Price dla niemowlaków i synonimem socjopaty z komiksów Franka Millera. I nikogo to nie dziwi. Batman może być wszystkim. Możesz zrobić Batmana komediowego, Batmana geja i to wszystko będzie w porządku. To jest coś naprawdę szczególnego, jeśli chodzi o tę postać. Czyli z jednej strony Batman nie istnieje, a z drugiej strony może być wszystkim. I w tej książce właśnie Tomasz Żaglewski opowiada o różnych opowieściach o Batmanie. Dlatego ja stwierdziłam, że skoro Żaglewski może mieć swojego Batmana, ci twórcy komiksowi i twórcy filmowi mogą mieć swojego Batmana, to ja też mogę mieć swojego Batmana, skoro istnieją różne ścieżki, to może istnieć też ścieżka Kai Klimek. Więc powiem po prostu pokrótce, co mnie w tej postaci od zawsze fascynuje. Przede wszystkim to, że mam wrażenie, że to nie jest tak, że Bruce Wayne nosi maskę Batmana, tak jak wszyscy pozostali superbohaterzy zakładają maski, żeby ukryć swoją tożsamość. Raczej jest tak, że Batman zakłada maskę Bruce'a Wayne'a, żeby wpisać się w rzeczywistość, bo jego psychika, jego historia, jego właściwie geneza, trauma, która za nim kroczy, sprawia, że on właściwie bliżej mu jest do tej postaci superbohaterskiej właśnie człowieka Batmana niż do samego biznesmena, potentata Bruce'a Wayne'a. I to jest to przebranie, które tutaj dla mnie jest najbardziej fascynujące. Po drugie, kocham Batmana dlatego, że on nie ma żadnych supermocy i dzięki temu jest najbliżej mu do nas, a nam najbliżej do niego. Jest to człowiek z krwi i kości, którego wady są ciekawsze niż jego zalety. I mam wrażenie, że w kontekście superbohaterskim tutaj tkwi sekret, bo Superman jako nadczłowiek, jako człowiek idealny, jako przybysz, który po prostu jednym pstryknięciem palca, inaczej może niż Thanos, mógłby uratować cały świat. Mam wrażenie, że on jest trochę nudny. Jeśli są tutaj fani Supermana, to przepraszam, ale ten idealny bohater, który właściwie jest nadczłowiekiem bez wad, trochę mnie zawsze nudził. Z Batmanem też jest tak, że zawsze z nim trzymamy, bo on ciągle przegrywa ze swoimi przeciwnikami, bo każdy z jego przeciwników ma jakieś supermoce albo przynajmniej jakieś zdolności, w których jest lepszy niż Batman. Więc my musimy zawsze się przyglądać temu, jak on po prostu musi się napocić, żeby wygrać z Bane'em, który jest od niego silniejszy, żeby wygrać z Poison Ivy, która jest uwodzicielką, a wiadomo, że Batman jako mężczyzna z krwi i kości też ma skłonność do popadania w romanse, co niejednokrotnie widzimy i w filmach, i w komiksie. Mamy Scarecrowa, który jest bardziej przerażający niż on i przede wszystkim, last but not least, mamy Jokera.
który jest wcieleniem chaosu, jest wcieleniem nieładu i wszelkiego rodzaju anarchii i to cały czas wyrzuca Batmana z jego po prostu prawa i porządku, na których straży przez większość swojej historii stoi. Więc to są te rzeczy, które mnie niesamowicie fascynują i też jest tak, że w komiksach często to widać, te właśnie różne oblicza Batmana, które wcielane są w zależności od tego, kto się bierze za tę historię, w bardzo różny sposób. Mam tutaj oczywiście całą moc, cała jest półka za mną komiksów o Batmanie, ale wybrałam kilka, które pokazują właśnie, jak bardzo różnorodnie ta historia może być opowiadana. Ktoś mnie kiedyś zapytał, czy płakałam na jakimś komiksie, więc Batman, co się stało z zamaskowanym krzyżowcem, to jest ta opowieść, zresztą ze scenariuszem Neila Gaimana, z rysunkami Andiego Kuberta, która doprowadziła mnie do łez, bo to jest trochę jak Obywatel Kane. Opowieści różnych bohaterów zastanawiających się i przeciwników Batmana, opłakujących de facto jego zniknięcie, zastanawiających się, gdzie on zniknął i prowadzących pewne śledztwo. Niesamowicie piękna i poruszająca historia. Batman rok pierwszy, klasyk absolutny. Tak, tutaj nawet Miami Herald głosi, że powinno się go wymieniać też obok Mrocznego Rycerza i Strażników, czyli absolutnie sam początek pracy w Gotham. Niesamowicie mocna też opowieść. W rękach Franka Millera staje się czymś legendarnym. Podobnie jak Powrót Mrocznego Rycerza, czyli rzecz dziejowa dla mnie osobiście. Komiks, który zmienił moje życie bardzo mocno i też, który jest mi bliski po wsze czasy, czyli opowieść, o której sam Frank Miller mówił, że tutaj wszystko jest tak samo jak zawsze, tylko zupełnie inaczej, bo Batman właśnie musi mierzyć się ze swoją własną słabością, z rozpadającym się na jego oczach miastem Gotham, musi zgolić wąsy, chociaż już planował, że będzie na emeryturze i wrócić, żeby ratować właściwie świat, jakim Gotham dla niego jest. Są też oczywiście takie rzeczy jak Batman i wojownicze żółwie ninja, więc jest bardzo różnie, bardzo różnorodnie. Są też takie historie, w których spotyka się więcej bohaterów, ale to jest rzecz, którą warto tutaj przywołać. To też jeden z moich ulubionych komiksów, czyli Kingdom Come Marka Wade'a i Alexa Rossa, gdzie superbohaterzy starej daty muszą się zmierzyć właściwie z popularyzacją superbohaterstwa i pokazać, że jeszcze mają coś do powiedzenia w ramach swojej działalności. Piękna opowieść. Jesień superbohaterów to zawsze interesujący temat. No i ta rzecz, która jest dla mnie też super istotna w opowieści o Batmanie, czyli jego relacja z miastem. Powstają takie rzeczy jak Gotham Central, który skupia się właściwie bardziej, cztery tomy mamy tutaj na koszykowej, który skupia się bardziej na opowieści o samym mieście. No ale właśnie ta relacja między Batmanem a Gotham zawsze mnie fascynowała. Jestem wielką fanką architektury, szczególnie tej na ekranie. I kiedy przypominam sobie, jak Tim Burton pokazywał Gotham jako takie miasto z jednej strony piekielne, bardzo nowoczesne, miasto, które trochę obnaża swoje flaki niemalże, a z drugiej strony miasto, które wygląda jak metropolis Fritza Langa, które jest architektonicznie niesamowicie zróżnicowane i przemierza te zaułki właśnie nie tylko Batman, ale też kobieta kot. To były wspaniałe rzeczy wizualnie. Albo Gotham, które wygląda, które zbudowane jest w stylu, uwielbiam to określenie, Dark Deco. To jest określenie tego świata Batmana z animowanego serialu z lat 90., który też jest jednym z takich bardzo mocnych wizualnych punktów. I to miasto Gotham właściwie się zmienia niesamowicie architektonicznie, a zawsze cechuje się tym, że panuje w nim zbrodnia. Zawsze jest porządek, który trzeba zaprowadzić, dlatego nie może istnieć to miasto bez swojego głównego strażnika, jakim właśnie jest Batman. Te miasta, które możemy zobaczyć również w różnych filmach, no bo jak porównać ze sobą miasto u Christophera Nolana, które jest bardzo realistyczne, przypominające Nowy Jork, z tym, co widzimy u Joela Schumachera w latach 90., gdzie to jest po prostu feria kolorów, istne Las Vegas, neony i właściwie strasznie dużo jakichś dziwactw tam się dzieje, czyli miasto, które kompletnie pod żadnym względem nie przypomina tych poprzednich czy późniejszych wcieleń Gotham, no bo to są takie miasta trochę ze snu.
I jak mówiłam, architektura jest dla mnie ważnym elementem budowania też światów. Wade Graham w swojej książce Miasta Wyśnione pisze o bardzo różnych wizjach architektury, różnych wizjach miasta i tego, jak ono powstawało i też jak rządzi naszą wyobraźnią. Bardzo to przydatna książka też do myślenia o miastach nieistniejących, takich jak właśnie Gotham. A gdy mowa w ogóle o analizowaniu mitu, jakim Batman jest, no bo właśnie to wcielanie się jego w różne postaci, ta sinusoida nastroju, to, że raz jest bardziej kiczowacie, kampowo, a raz bardziej realistycznie i mrocznie, to są rzeczy, które jak najbardziej poddają się różnego rodzaju analizom. Więc tak, kilka takich tytułów, które bardzo, bardzo szanuję i które są bardzo przydatne, gdy mowa o analizie mitów superbohaterskich. Superman w literaturze masowej, Umberto Eco, absolutny klasyk. Jest tutaj rozdział właśnie o tym, jak ów mit superbohaterski wciela się nieustannie w życie. On nie ma końca. Zawsze może nastąpić ów reboot serii. Batman może ginąć, bo narodzi się na nowo. To wszystko mieści się w ramach jednego gigantycznego, wielowarstwowego, wielowymiarowego uniwersum. I ten rozdział, który tutaj mamy, właśnie poświęcony nad ludziom, czy właśnie superbohaterom, jakby na to nie patrzeć, jest bardzo przydatny, mimo że wiele lat minęło od publikacji tego tekstu. Gdy mowa o micie, no to musi wjechać. Temu by można poświęcić w ogóle osobny odcinek, bo za każdym razem, kiedy mowa o superbohaterach, ten tytuł wybrzmiewa. Chodzi o Bohatera o tysiącu twarzy, Josepha Campbella. To absolutnie klasyczna książka, analiza mitów z różnych kultur, z różnych cywilizacji, z różnych etapów rozwoju ludzkości, która sprowadza się właściwie do tego, że mamy tą jedną monomityczną opowieść o bohaterze, który rusza w pewną podróż, przechodzi pewną przemianę i powraca do swojej społeczności jako ktoś lepszy, ktoś bardziej przydatny i bardziej dojrzały, bo to też jest opowieść oczywiście o dojrzewaniu. No i to jest coś, co w przypadku filmów superbohaterskich czy komiksów superbohaterskich staje się dobrym narzędziem do analizowania tego, co widzimy na ekranie, czy czytamy na kartach komiksów, bo jednak mówić o Batmanie tylko komiksowym, bez filmów, z dzisiejszej perspektywy, w ramach tego wielkiego uniwersum, jakie wokół tego bohatera zostało zbudowane, po prostu się właściwie nie da. Jeszcze mam dwie pozycje anglojęzyczne. The Caped Crusade, Glena Weldona, czyli też właściwie, co widać też na okładce, opowieść o fanach Batmana, o tym, jak zdobywał serca różnych ludzi na całym świecie i jak też fani wpływali na kształt filmów, jak nie mogli zaakceptować pewnych decyzji dotyczących rozwoju tej postaci, czy chociażby adaptacji, no bo gdy mowa o, jak dziś pamiętam, dyskusję, jak Heath Ledger ma się wcielić w Jokera, skoro kiedyś zagrał go Jack Nicholson. Przecież to w ogóle nie ma racji bytu i to się nie uda. To będzie koszmarny pomysł i w ogóle to, jaki pomysł ma Christopher Nolan na to wszystko. Okazało się, the rest is history, jak to mówią. I taka książka, której chyba w bibliotece na Koszykowej nie znajdziecie, przynajmniej nie sprawdzałam tego, więc może się okaże, że jest, ale jeśli jest, to super, bo będziecie mogli z niej skorzystać. Ja mam tutaj swoją własną, bo stwierdziłam, że bez niej nie będę mówiła o Batmanie. To Capitalist Superheroes Dana Haslera Foresta, czyli opowieść o zamaskowanych mścicielach w wieku neoliberalnym. Opowieść o Stanach Zjednoczonych i o właściwie tym syndromie oblężonej twierdzy po 11 września, które te wydarzenia po prostu tragiczne i traumatyczne dla Ameryki zbiegły się w czasie właściwie z początkiem popularności kina superbohaterskiego i też z wejściem Batmana w nowym wydaniu, tym bardziej realistycznym, nolanowskim, w świat. No i tutaj Dan Hassler Forrest przygląda się superbohaterom jako elementowi neoliberalnego kapitalizmu, jako takim przemysł kultury, z którym tutaj mamy, czy przemysł popkultury, z którym mamy tutaj do czynienia, analizuje bardzo wnikliwie i przygląda się właściwie też temu, dlaczego ta popularność nie słabnie i jaki to ma wszystko związek właśnie z kapitalizmem w tym 21-wiecznym wydaniu. Czyli wychodząc od tego, że Batman
jest też jednym właściwie z towarów i z punktów przetargowych w kontekście wymiany handlowej. Przygląda się całej strukturze, nie tylko mitologicznej, ale też społeczno-ekonomicznej tego, czym Batman jest. Czyli jak widzicie z tej opowieści, Batman może być wszystkim. Właściwie może być też symbolem, może być logo, które mamy nawet na skarpetkach czy koszulkach, a może być tym jednym gigantycznym punktem odniesienia w popkulturze, który możemy uznać za swój ulubiony. No, dla mnie to jest najważniejszy superbohater. Do dziś pamiętam, jak oglądałam pierwszą opowieść o Batmanie, czyli tego Batmana z 1989 roku w reżyserii Tima Burtona w kinie Europa w Tarnowskich Górach. Nie bardzo wiedziałam, o co chodzi, ale czułam, że wydarza się coś niesamowicie ważnego i że moje życie od tego momentu się zmieni. I tak faktycznie było, bo do dzisiaj śledzę, bardzo czekam na film Matta Reevesa, który już niedługo, bo w 2022 roku wejdzie na ekrany i znowu wszystko będzie tak samo, tylko zupełnie inaczej i tak właściwie do końca świata. Także życzę Wam takich Batmanów, jakich chcecie, jakich potrzebujecie, jacy właściwie jeszcze nie powstali, bo każdy może mieć swojego i to jest w tym wszystkim najpiękniejsze. Także zachęcam do zgłębiania oczywiście wszelkiego typu opowieści o Batmanie. Polecam te krótkie wrzutki, w których mówiłam już o komiksach, o tym superbohaterze, na przykład o Powrocie Mrocznego Rycerza, o Zabójczym Żarcie, który jest też bardzo ważnym punktem odniesienia dla mnie. Subskrybujcie kanał, zapraszam do oglądanka, do polecania znajomym. Piszcie, którego Batmana kochacie najbardziej, jacy scenarzyści wnieśli coś nowego waszym zdaniem w opowieść o tym superbohaterze, czy czekacie na filmy, może ktoś nie lubi Batmana Nolana. Wszystkie tematy jak najbardziej dozwolone, a może o właśnie Batman i Fortnite też tutaj mam. Może ktoś ten właśnie komiks ukochał niezwykle, bo kocha gry. Zachęcam. Sky is the limit. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Pa!